Witam Państwa bardzo serdecznie. Na pewno ostatnimi czasy nieraz widzieliście Państwo na YouTubie właśnie taki sposób, jak można przyozdobić robótkę robioną zwykłym wzorem jerseyowym, robiąc w jakichś tam odległościach, czy powiedzmy na karczku naszej robótki, czy dołem zamiast ściągacza, czy na rękawach, czy w jakimkolwiek miejscu naszej robótki, chcemy zrobić właśnie takie poprzeczne oczka prawe. Te oczka są naprawdę, nie ściskają naszej robótki, są bardzo elastyczne. A przy tym są niesamowicie, ale to niesamowicie ciekawe. Dlaczego ja postanowiłam zrobić filmik właśnie z tym wzorem? Z tego względu, że przyznaję się bez bicia, że podglądając właśnie ten sposób robienia tych właśnie oczek poprzecznych, naprawdę strasznie mi się to spodobało i na pewno to wykorzystam w jednych ze swoich robótek. Ale robiąc, nie wiem czy widzicie Państwo, robiąc w sposób, który był pokazywany, stwierdziłam, że ten sposób wychodzi, że w ten sposób wychodzi nam krzywa ta robótka. Oczka, przenosząc to oczko, powoduje się, że nie zwiększa się liczba oczek, ale po prostu wychodzi nam krzywa ta robótka, zresztą tutaj widać gołym okiem. Ja Państwu pokażę, w jaki sposób ja to robię, bo naprawdę jest niesamowicie ciekawy ten wzór, ten sposób przyozdobienia naszej robótki, czy robiąc kocyki, czy sukieneczki, czy spódniczki, można naprawdę w bardzo prosty sposób pięknie przyozdobić tą naszą robótkę. Ale teraz przystąpimy. Ja Państwu pokażę, w jaki sposób ja to robiłam, aby liczba oczek nam się nie zwiększyła, a przy tym, aby ta robótka nie wyszła nam krzywa, dlatego że to jest naprawdę bardzo, ale to bardzo ważne. Więc tak, ściągam oczko brzegowe, następnie robię narzut i przerabiam jedno oczko na prawo. Lewym drutem wyłapuję ten narzut, przytrzymując sobie paluszkami, ściągam również to pierwsze oczko prawe. Krzyżuję to oczko i teraz ten narzut przerabiam sobie na prawo, wbijając drut z przodu robótki. I teraz robimy sobie dalej w ten sam sposób, czyli przerabiamy jedno oczko prawe i lewym drutem wyłapuję sobie to oczko drugie, proszę spojrzeć, ściągam to oczko pierwsze, wyłapuję prawym drutem, krzyżuję i następnie to oczko, które przełożyłam, przerabiam na prawo, wbijając drut z przodu robótki. Oczko prawe, wyłapuję drugie, ściągam to pierwsze, krzyżuję i to przełożone przerabiam na prawo. Jedno prawe, wyłapuję to drugie oczko, ściągam to pierwsze, również wyłapuję, przekręcam i to oczko przełożone przerabiam na prawo. Jedno oczko prawe i tak cały czas przekładamy sobie to oczko skrzyżowane, ale bardzo ważne jest to, aby to oczko wyszło nam prawe tak, jak powinno wyjść, a nie skręcone. Więc proszę, w zależności jak ktoś, kto robi, przerabia te oczka prawe, proszę sobie zobaczyć, powinno się wbić drut z przodu oczka, czy z tyłu, aby wyszło nam to oczko tak, jak powinno. Robimy sobie dalej. Jedno oczko prawe i ponownie robimy taką przekładankę przez całą szerokość naszej robótki. Jedno oczko prawe i przekładanka. Krzyżujemy i oczko na prawo. Oczko prawe, wyłapujemy, krzyżujemy i przerabiamy na prawo. Proszę spojrzeć, jak ładnie nam się kształtuje ta
poprzeczne, te poprzeczne oczka prawe. Oczko prawe wyłapuję, skrzyżuję i oczko na prawo. Oczko prawe wyłapuję, wyłapuję to pierwsze, krzyżuję i oczko prawe. I tak sobie robimy cały czas do końca. Mam nadzieję, że to nie jest męczące zajęcie, a efekt jest niesamowity. Na pewno to wykorzystam do moich następnych robótek, bo jest niesamowicie ciekawy. Krzyżujemy oczko prawe. Oczko prawe, wyłapujemy to drugie, ściągamy to pierwsze, prawym drutem łapiemy i krzyżujemy. Oczko prawe. Oczko prawe, wyłapujemy to drugie, ściągamy to pierwsze, również wyłapujemy, krzyżujemy i tak do końca. Oczko prawe. Mogę być chwilami troszeczkę męcząca dla Was, powtarzając w kółko to samo i to samo. Ale tak jak ja mówię, całe życie uczymy się i wiem, że wielu osobom pomogłam. I doszliśmy do ostatniego oczka. Ponownie wyłapujemy drugie, prawym drutem wyłapujemy pierwsze i krzyżujemy. I teraz, aby ta liczba oczek była taka sama, przerabiamy ostatnie oczko na prawo i to przedostatnie przekładamy przez ostatnie oczko, czyli oczko brzegowe. W ten sposób liczba oczek nam się nie zwiększy z tego względu, że zrobiliśmy narzut i ta robótka wyjdzie nam prosta, a nie krzywa, tak jak w tym przypadku. Ja specjalnie zostawiłam, żebyście Państwo zobaczyli, w jaki sposób wychodzi nam krzywa ta robótka. A właśnie tego nie chcemy. Jeśli Państwo macie jakiekolwiek pytania, zapraszam do mojego kanału. Proszę subskrybować mój kanał. Mam naprawdę bardzo wiele ciekawych, a przy tym prostych wzorów Państwu do pokazania, ale również sporo porad dotyczących właściwego wykończenia robótki. Jeszcze raz dziękuję ślicznie Państwu i życzę powodzenia.